Odprowadziwszy Juliana do więzienia, zawiedziono go do celi przeznaczonej dla skazanych na śmierć. On, który zazwyczaj zauważał najdrobniejsze okoliczności, nie spostrzegł, że nie prowadzą go z powrotem na wieża. Myślał o tym, co by powiedziała pani Drenal, gdyby przed ostateczną chwilą miał szczęście ją ujrzeć. Przypuszczał, żeby mu przerwała. Chciał tedy od pierwszego słowa odmalować jej cały swój żal. Po takim postępku, jak ją przekonać, że ją jedynie kocham bo ostatecznie chciałem ją zabić przez ambicję lub przez miłość do Matyldy. Kładąc się, uczuł, że prześcieradło jest z grubego płótna. Z oczu spadło mu bielmo. Aha, jestem w kaźni, pomyślał skazany na śmierć. Słusznie. Rano obudził go ktoś mocnym uściskiem. Jak to? Już? Powiedział Julian otwierając błędne oczy. Myślał, że jest już w rękach kata. Była to Matylda. Szczęście nie zrozumiała mnie. Ta refleksja wróciła Julianowi całą zimną krew. Matylda wydawała mu się zmieniona niby po chorobie, była wręcz nie do poznania. Nikczemny thriller zdradził mnie, wołała, łamiąc ręce. Wściekłość dławiła jej mowę. Czy piękny byłem wczoraj, kiedym przemawiał? Odparł Julian. Improwizowałem i to pierwszy raz w życiu. Co prawda zachodzi grube niebezpieczeństwo, że i ostatni. W tej chwili Julian grał na uczuciach Matyldy z zimną krwią biegłego pianisty grającego na fortepianie. Brak mi urodzenia, to prawda, dodał, ale wielka dusza Matyldy podniosła jej kochanka aż do siebie. Czy myślisz, że Bonifacy de la Molle lepiej się znalazł wobec sędziów? Tego dnia biedna Matylda była serdeczna, bez przesady, jak biedna szwaczka z poddasza ale nie mogła wydobyć z niego prostego słowa oddawał jej bezwiednie udręczenie jakie ona mu nieraz zadawała jest tam w sąsiednim pokoju powtarzała z gasłym głosem wreszcie zwrócił uwagę na jej słowa głos zesłabł pomyślał ale cały jej despotyczny charakter brzmi jeszcze w akcencie ściszał głos aby nie wybuchnąć gniewem kto taki spytał łagodnie adwokat Przyniósł ci apelację do podpisu. Nie będę apelował. Jak to nie będziesz apelował? rzekła, wstając z oczami błyszczącymi gniewem. I czemuż to, jeśli łaska? Temu, że w tej chwili czuję się zdolnym umrzeć, nie narażając się zbytnio na śmieszność. A któż mi ręczy, czy za dwa miesiące po długim pobycie w tej wilgotnej kaźni będę tak samo nastrojony? Przeczuwam odwiedziny księży, ojca. Nie może być nic nieznośniejszego. Trzeba umierać. Pojutrze rano tedy pojedynkuje się z człowiekiem znanym z zimnej krwi i znakomitej zręczności. Bardzo znakomitej, dodał głosem mefistofelesa. Nie chybia nigdy. Panna de la Molle, nie mogąc nic wydobyć z Juliana, wezwała adwokata. Dla formy zwalczał on postanowienie skazańca. Julian pragnął mu okazać szacunek, wyszczególnił swoje racje. Na honor. Można rozumować i tak, rzekł w końcu pan Felix Vano. Było to nazwisko adwokata. Ale masz pan trzy pełne dni czasu do apelacji, i moim obowiązkiem jest zjawiać się tutaj dzień. Julian uścisnął mu rękę. Dziękuję panu. Jest pan dzielny człowiek. Pomyślę. Kiedy Matylda wyszła wreszcie z adwokatem, czuł o wiele więcej sympatii do niego niż do niej. W godzinę później, gdy spał głęboko, obudziły go łzy spływające mu po ręce. – Ach, znowu Matylda – pomyślał na wpół przebudzony. – Przychodzi wierna swym poglądom zwalczać tkliwością moje postanowienie. Znudzony perspektywą patetycznej sceny nie odwrócił oczu. Usłyszał niezwykłe westchnienia. Otworzył oczy – była to pani Drenal. Ach, widzę cię jeszcze przed śmiercią, czy to złuda? Wykrzyknął, rzucając się do jej nóg. Ale daruj mi, pani, w twoich oczach jestem tylko mordercą, rzekł natychmiast opamiętując się. Panie Julianie, przychodzę błagać, abyś apelował. Wiem, że pan nie chce. Szlochania zdławiły ją, nie mogła mówić. Racz mi, pani, przebaczyć. Jeśli chcesz, abym ci przebaczyła... Rzekła, wstając i rzucając mu się w objęcia, wnieś odwołanie od wyroku. Julian okrywał ją pocałunkami. Będziesz mnie odwiedzała co dzień przez te dwa miesiące. Przysięgam ci, co dzień, chyba że mąż mi zabroni. Podpisuję, wykrzyknął Julian. Jak to? Przebaczasz mi? Czy podobno? Tulił ją w ramionach, szalał. Wydała cichy okrzyk. To nic, rzekła. Uraziłeś mnie. W ramię! wykrzyknął Julian, zalewając się łzami odsunął się nieco i okrywał jej ręce palącymi pocałunkami. Kto by to pomyślał ostatni raz, kiedy cię widziałem w twojej sypialni, Werrier? Kto by pomyślał wówczas, że napiszę do pana de la ten bezecny list? Wiesz, żem cię kochał zawsze. Kochałem tylko ciebie. Czy podobna? Krzyknęła pani Renal w upojeniu. Wsparła się na Julianie, który klęczał u jej kolan. Długo płakali w milczeniu. W żadnej epoce życia Julian nie zaznał podobnej chwili. Po długiej pauzie, kiedy mogli mówić, pani Derenal rzekła: A ta młoda pani Michele, lub raczej panna de la Molle, bo zaczynam wierzyć w tę dziwną powieść. Jest to prawda jedynie z pozoru, odparł Julian. To moja żona, ale nie kochanka. Przerywając sobie po stora wzajem, zdołali sobie wreszcie opowiedzieć z trudem to, czego nie wiedzieli. List do pana de la Molle napisał młody przewodnik duchowny pani de Renal, po czym ona przepisała: Jeśli trucizną, nożem, pistoletem, węglami lub jakim bądź sposobem będziesz się starała położyć koniec swemu życiu, cofam słowo, rzekł Julian wstając. Nie będę apelował od wyroku. Fizjonomia pani de Renal zmieniła się nagle. Tkliwość ustąpiła miejsca głębokiej zadumie. A gdybyśmy umarli natychmiast! Rzekła wreszcie. Kto wie, co nas czeka w drugim życiu? odparł Julian. Może męki? Może nic? Czyż nie możemy spędzić razem rozkosznych dwóch miesięcy? Dwa miesiące to dużo dni. Nigdy nie zaznałem takiego szczęścia. Nigdy? Nie zaznałeś takiego szczęścia. Nigdy powtórzył Julian w upojeniu mówię do ciebie tak, jakbym mówił do samego siebie. Niech mnie Bóg strzeże od przesady. Takie słowa to dla mnie rozkaz, rzekła nieśmiało, z melancholijnym uśmiechem. A zatem przysięgasz na swą miłość dla mnie nie targnąć się na swoje życie bezpośrednio ani pośrednio? Pomyśl, dodał, trzeba byś żyła dla mego syna, którego Matylda porzuci na łaskę lokajów z chwilą, gdy zostanie margrabiną de Kruazenoa. Przysięgam, rzekła chłodno, ale chcę mieć twoją apelację napisaną i podpisaną własną ręką. Pójdę sama do prezydenta sądu.